temat w części drugiej. Jestem już po przeprawie. Szykuję się na postawienie zestawów. Zaraz Wam opowiem po części, jaki mam tutaj plan. Teraz tak, w jednym zestawie musiałem zmienić haczyk, bo te haczyki Korda Crank X mają to do siebie, że potrafią się stępić już po 2 do 4 razy. Ja takie stawiam od 2 do 4 razy. To zależy też od haka i od warunków, na jakich łowię. W każdym razie tą część, co Wam tutaj pokazuję, tą właśnie część wymieniam. O tych zestawach mówiłem już. Jest tutaj on bardzo ruchomy w tym miejscu. Chodzi o to, że karp, który zasysa przynętę, połyka, znaczy bierze ją do pyska i tą część mu jest dosyć ciężko wypluć. Ten materiał fluorocarbon kordy, on jest stosunkowo gruby, ciężko przechodzi przez to oczko 3 razy, więc ja nacinam nożykiem wzdłuż, tak jakbym ostrzył ołówek, i udaje mi się go przełożyć 3 razy, gdyż w tym systemie trzeba przełożyć fluorocarbon 3 razy, żeby zrobić pętelkę D. Słuchajcie, jego wcale nie trzeba formułować nad parą. Jeżeli ktoś nie ma pary albo możliwości takiej, to wystarczy wziąć paznokciem, przejechać w tą stronę i zobaczcie, on się już zaczyna formować. Im więcej razy przejedziemy, tym bardziej wyformujemy ten zestaw, tak zwany czod łamany. Słuchajcie, i ja nie lubię łowić na czodrygę, ale na łamańce uwielbiam łowić. Ten zestaw już znacie, znaczy tą część już znacie. Wiecie, że to jest lider. Bardzo mocne zestawy i niesamowicie wytrzymałe. Haki potężnie ostre i też wytrzymałe. Faktem jest, że trzeba ich zmieniać. Dlatego czasami używam innych zestawów, natomiast tutaj skupiam się na dzikusach i chcę mieć wszystko dograne jak najbardziej. Cóż, na te zestawy postawię 2 zestawy wokół siebie. Za mną widzicie, troszeczkę inaczej wygląda już view. Jestem na przeciwko brzegu, gdzie jest równy pas trzcin. Przede mną stoi pomost. Upatrzyłem sobie 2 miejsca z prawej i z lewej strony tego pomostu. Z lewej strony upatrzyłem takie dno czyste wzdłuż trzcin, dosłownie piaszczyste, tak jakby ryby po prostu tam żerowały. Nie widziałem jakichś muszli, bo patrzyłem tam z góry. Zobaczę to dopiero na być może filmie. Postawię tam kamerę. Wczoraj sypnąłem tam trochę kukurydzy, trochę, żeby zdążyła drobnica wyjeść to, co drobne tam będzie, a na dzisiaj to żeby została gruba frakcja i kilka kulek. Natomiast dzisiaj tylko kule tam polecą bez kukurydzy, bo już nie chcę tej drobnicy. Chciałem, żeby mi to łowisko trochę ta drobnica wyczyściła. Tam postawię kamerę i zobaczę, czy w ogóle tam coś się dzieje. Druga miejscówka oddalona od tej z drugiej strony pomostu około 200, może 250 metrów. Ja stoję naprzeciwko brzegu, więc spokojnie sobie fajnie obłowię te 2 miejsca. Stary, rozwalony pomost, na którym już rosną drzewa, więc to miejsce nie jest zbytnio uczęszczane. Pod uwagę wziąłem tą miejscówkę z kolei, następną, bo przede wszystkim pod uwagę wziąłem wiatr, który będzie wiał z północnego wschodu. On wieje z północnego wschodu i znowu to jest flauta, bo jestem jak za parawanem. Uważam, że tak podejrzewam, że zmiana pogody, jaka nastąpiła, jest to niska temperatura w stosunku do tej, co była, bo było 28, 29, 30 stopni, w słońcu na pewno więcej. Natomiast dzisiaj w ciągu dnia jest 19. Jest to duży spadek temperatury, który może spowodować, że rybki się będą ruszać, przemieszczać, więc wybrałem sobie takie miejsce, gdzie ryba lubi się przemieszczać wzdłuż prostego pasa trzcin. Dlatego stawiam 2 zestawy dosyć szeroko. Miejsca takie, myślę, fajne, intymne. Pośrodku jest pomost, czyli ktoś, kto może przychodzić łowić, dorzucać sobie przynęty lub nęcić łowisko. Natomiast nie da rady dorzucić do miejsc, gdzie łowię, bo one są tak jakby zagrożeniem, bo w jednym miejscu są kołki ze starego pomostu, gdzie już tam nikt nie chodzi, bo rosną drzewa na tym pomoście i w ogóle jest do brzegu rozwalony, nie ma desek, tylko same stoją kołki. I z drugiej strony jestem na takim zakręcie za
z tego pomostu w lewo, także jakby ktoś chciał rzucić, to nawet nie ma szans później wyciągnąć zestawu. I tam przyjrzałem się, właśnie jest takie fajne miejsce, taka fajna miejscówka. I podejrzewam, że te rybki, kiedy pływają wzdłuż pasa, przemieszczają się tu i być może gdzieś tam po drodze sobie skupią. Pas trzcin jest równo odcięty jak nożem i zaraz od pasa trzcin w stronę jeziora jest głębokość od 1,5 do 2 metrów, także stosunkowo głęboko jest i później delikatnie schodzi dopiero jak żelazko, tak niżej. Tu gdzie stoję jest 4-5 metrów, jestem w odległości od brzegu około 80 metrów, także do jednej miejscówki będę miał centralnie 80 metrów, do drugiej będę miał ponad 100 grubo. Także żeby ktoś, kto przyjdzie sobie na pomost i łowić będzie chciał, żeby nie przerzucał mojego zestawu, stanąłem stosunkowo daleko, bo musiałby porządnie machnąć, żeby przerzucić moją żyłkę, moją plecionkę. I taka jest moja taktyka do jutra. Jutro się będę przemieszczał w inny teren, bo jutro ma się kierunek wiatru zmienić na północno-zachodni. Oczywiście będę sprawdzał i zobaczę, jak to będzie. Łowić będę na dwa rodzaje kul. Oczywiście trzymam się Bizona. Tym razem tu mam PEC-72, kulki, które są już zatipowane i do tego pop-up. Także 20 plus to jest chyba, nie wiem, 15 czy coś takiego. No i to będzie z lewej strony, tu gdzie podsypałem kukurydzę, czyli chcę przełamać ten taki stereotyp, żeby w tą kukurydzę rzucić coś innego, bo tam rzuciłem kilka kulek Pega. I z drugiej strony, tam gdzie ten pomost, rzucałem Pega i rzuciłem Fruteisa i tam postawię Fruteisa 20 plus popek do tego. Na łamańcu zakładam, wywożę w tym tutaj miejscu pierwszym bliżej mnie. Chcę ustawić kamerę, bo mi się już naładowała do dzisiaj, więc postawię ją i postaram się, może mi się uda jakoś ustawić zestaw naprzeciwko kamery, żeby poobserwować, co tam się dzieje. Także taki plan po skrócie wam mówię na początku. Nie zabieram więcej czasu ani sobie, ani wam. Biorę się za robotę. No i coś tam wam pokażę. Ten odcinek będzie najprawdopodobniej krótki. Oby był z rybką, byłoby fajnie i zobaczymy, czy moje przewidywania się sprawdzą, czy też nie. Są szanse jakieś, przyznam się, są szanse. Także łowię też na pasach równych. Biorę pod uwagę to, co słyszeliście. Warto wyciągnąć wnioski, próbować. To nie jest strata czasu, bo jak będzie efekt, okaże się, że nasze pomysły są zajebiste. Na razie tymczasem i do zobaczenia i życzę miłego oglądania następnego odcinka. Cześć. Okej. Właśnie mam rybkę, jest branie. Godzina 8 rano. Z nowej miejscówki zobaczymy, co to pobrało. Na Fruteisa. Poczekajcie chwilę, ja się zaraz ułożę. Wam się pokażę. Na włosie Fruteis, Tonanta i pop-up. Jest nasz koleżka. Cóż. Na razie nie ma tych dużych. Następna miejscówka rozdziewiczona. O, pokazał się. Ładny bączek. A gdzieś w granicach widzę 10 kilo. Widzicie? Fruteisik. Ups. Będę go męczył. Fajne już. Dobra. Właśnie jestem po rybce. Jest około 9 rano, po pierwszej nocy na drugiej miejscówce, także jest wisienka na torcie, jeżeli chodzi o rybkę. Do drugiego odcinka poszło. Słuchajcie, właśnie pokażę wam to miejsce, które sobie wybrałem i bardzo szybciutko, tak jak mówiłem, zainteresował mnie stary pomost. Stare kołki tutaj. Pode mną, pod pontonem, zobaczcie, są gwoździe, jest bardzo niebezpiecznie, ale ten gwóźdź jest wyżej, żeby nie przebił mi pontonu. Wodą są jakieś zwalone, nie wiem, czy będzie widać tutaj.
To jest grube drzewo i pode mną jest taki potężny pień. Jego raczej nie będzie widać. Do góry nogami trochę mój cień widać. To jest zielsko, ale tam jest taki pień. On tutaj wzdłuż pod tym pontonem jest. Przechodzi, tu go będzie widać. O. On sobie tu idzie do brzegu. Najprawdopodobniej to drzewo spadło i rozwaliło ten pomost. I szukam pod wodą takich placyków, gdzie są prześwity piachu. I znalazłem dokładnie od tego pięka dosłownie w tym miejscu. Tego nie widać, ale ja później jak będę stawiał zestaw, postaram się pokazać pod wodą, jak to wygląda. W takim miejscu, szukam takie miejsca, gdzie ryba nie ma możliwości przepłynąć od strony brzegu, przy samym brzegu. Tu może przepłynąć pod tym konarelem, ale tam jest następny. To jest tak zwana blokada, przeze mnie ja to nazywam. I te rybki przepływają sobie tutaj wzdłuż i zmuszone są wypłynąć kawałek za te wszystkie przeszkody i sobie płyną dalej często. Właśnie po drodze takich przeszkód, takich dróg wokół przeszkód stawiam zestawy, wyszukuję takich miejsc i często zdarza się, że karpiki pobierają. I dzisiaj o 8 rano pobrał karpik. Teraz postawię zestaw, postaram się postawić zestaw na tym białym placyku. Nie wiem, czy uda mi się utrzymać kamery w ogóle, ale postaram się, zaparkowałem nasz tram ponton, bo znowu jest ciężko to ogarnąć. Tu jest taki dosyć twardy ten plac. Ups. Akurat się kamerka przewróciła, ale to nie przeszkadza. Ja to tak zostawię jak jest. Sypnę troszeczkę kulek. Później troszeczkę porozrzucam i postaram się to nagrać pod wodą, żebyście widzieli. Kulki, oczywiście Fruteis, różne rozmiary, od 10 po 24. Najpierw rzucam w to miejsce. Ja je widzę dobrze, znaczy dobrze, dosyć dobrze. Natomiast przypuszczam, że wy nie widzicie, ale zaraz wam to tutaj dalej. Cyk. I teraz porozrzucam trochę. Tak jak wczoraj. Z boku, z tyłu. Tym sposobem zmuszam rybki do aktywności, do szukania. Jak widzę, że im przysmakowało, to czemu mam im tego nie dać? Siedzę do jutra. Na tej miejscówce jutro się przemieszczam na następną, więc zobaczymy, co z tego wyniknie. Także nie wiem, ale tych kuleczek to wystarczy. I tyle. A teraz zanurzymy się pod wodę i zobaczymy, czy będzie w ogóle widać ten zestaw, czy też nie. Może będzie widać. Zobaczymy. Czekajcie. Jeszcze chwilę, bo ja się też muszę trochę zmoczyć. Myślę, że to jest gdzieś tu. Myślę, że będzie świetnie widać. Może głos być słabszy, bo po wyciągnięciu telefonu z wody zawsze tak jest, zazwyczaj. No dobra, ja jadę do miejsca postoju. Także zestaw postawiony i czekamy do jutra. A, i zapraszam was teraz na sesję zdjęciową. Gdzie to one są parami? Patrzcie. No to wspaniałe dzikie rybsko.
Może nie jest jakieś przepotężne, ale dzika ryba to jest dzika ryba. I coś wam powiem. Bo jestem w szoku. Nie, to nie jest ta sama. Myślałem, że to ta sama ryba, którą złapałem tam na pierwszej miejscówce odległej o kilka kilometrów. Ale nie. Aleś ty żarłok jesteś. Niesamowity. No dobra. Coś do fotki. Słuchajcie i wypuszczamy rybkę. Nie będziemy jej męczyć. Nie ma to jak robić rybie zdjęcie w wodzie. A pod dupą 5 metrów głębokości. Hello moto. Hello. Niesamowite. No. Niesamowite. Zobaczcie. Lubię tak robić zdjęcia, bo przytulając rybę w takich warunkach nie ściera mi tego śluzu ochronnego. Ale jaja. Piękny jesteś. Płyń, kolego. Dziękuję. Ważne jest, żeby z własnym hobby się dobrze bawić, słuchajcie. Bez żadnej spinki, bez żadnego ciśnienia, jakichś wysokich poprzeczek typu naprawdę rekordy, ja powtarzam to, że przyjdą z czasem. Nie szukam jezior w ten sposób, żeby robić wywiad środowiskowy, gdzie są największe ryby. Nie, lubię sam dojść do tego, a te największe ryby w końcu się pokazują z czasem. Dobra, dziękuję za uwagę. Ja idę się trochę okąpać, ogolić i ogarnąć. A was zapraszam na następne wejście. Bajo. Mam nadzieję, że włączyłem nagrywanie tym razem. Tak. Zobaczcie, jaką deszcz zrobił robotę. Widzicie tą giełkę nad wodą? To oznacza, że po powierzchu jest chłodniejsza woda. Czyli chodziło wodę. I przychodzi mi taka refleksja z mety. Za tymi trzcinami, gdzie ryba się wygrzewała w ciepłych promieniach słońca przed deszczem, ona stamtąd po prostu wybędzie. Jest szansa, że coś większego pobierze. Albo, że po prostu ryba będzie lepiej żerować. Uwielbiam, kiedy pada deszcz na rybach. Taka sytuacja. Okej. Ale okoń pięknie buszuje. Słuchajcie, w związku z tym, że wygeneruję sobie trochę czasu, bo mój plan był taki, żeby spędzać na każdej jednej miejscówce do 3 nocy. Na pierwszej spędziłem 2 noce, na tej drugiej miejscówce spędzę również 2 noce i przemieszczam się dalej. To już będzie jutro. Później mi zostanie jeszcze miejscówka numer 4, też 2 noce, w związku z tym będę miał dodatkowe 2 noce. I mam taki plan, żeby po prostu pojechać jeszcze raz na miejscówkę numer 1 na koniec, bo zapowiada się, że na koniec wiatry z powrotem obrócą się na północno-wschodnie. I tam będzie cicho i będzie najprawdopodobniej ciepło. Jest szansa, że znowu schroni się tam amur. Więc mam taki plan, że jutro po drodze, przemieszczając się na miejscówkę numer 3, to będzie kręcony już odcinek 3, zajadę na miejscówkę numer 1 i tam zanęcę, zasypię znowu kukurydzą. Mam jej dosyć sporo. Tą kukurydzę mam o aromacie orzecha tygrysiego.
Dlaczego chcę tak zrobić? Dlatego, że tam mocno już wyczyszczone dno jest ze względu na to, że sypałem tam dużo kukurydzy, więc chciałbym tam się już postawić za amurem. W związku z czym sypnę tam jeszcze raz kukurydzy dosyć intensywnie, żeby to mi wytrzymało przynajmniej tam dwie doby. I w momencie, kiedy się będę przemieszczał z miejscówki numer 3 na numer 4, na niby ostatnią, znowu podrzucę tam kukurydzę w przerwie. To już będzie ostatnia partia i zostawię sobie ze dwie paczki na dosypkę w momencie, kiedy tam będę siadał. Zapewne tam dno już będzie bardzo twarde, w związku z czym przygotuję specjalnie do tego zestaw, który chcę Wam pokazać. Jest to zestaw 360. Pierwsza część tego zestawu przy zmianie krętlika może być stosowana do zestawu, jakim jest Ronin Rig, również bardzo dobry na amura. Ja się tu troszeczkę przygotowałem, żeby to szybciej poszło, w związku z tym, że mam czas, to Wam pokażę, jak ja to robię, wykorzystując jedną część zestawu do różnych rodzajów zestawów. Wiecie? Przygotowałem się tutaj tak w miarę, żeby to sprawnie, szybko poszło, więc ja jestem trochę ślepy, więc nie dziwcie mi się, jak czegoś nie będę mógł celować. Wybaczcie. Dobra, teraz obrócimy się troszeczkę w ten bałaganik, żeby tak było jasno. I tak, przede wszystkim do tego typu zestawu używam samych mocnych rzeczy, dlatego że łowię w bardzo ciężkich warunkach. Oczywiście nieodzowny sanglider. I tutaj jest to materiał, który ma, słuchajcie, nie lada moc. Jest to 60 LB, bardzo dobry, z tym, że on jest gruby, 0,65 mm. Dlatego ja sobie zawsze używam nożyk do tego typu. Tego typu. I ostrzę końcówkę. Tak jakbym ostrzył ołówek, staram się, żeby to było jak najcieńsze. Ścinam tą końcówkę po prostu. Zamiast na rand będzie mi lżej. Wam tu dokładnie pokażę, będziecie widzieć, o co come on, bo to jest bardzo istotne, żeby później nam ta końcóweczka ładnie przeszła przez jedną z drobnych części zestawu, którą macie tutaj przed oczami. Ten już jest chyba trochę przeostrzony, właśnie nie widzę za bardzo, ale tak mi się wydaje. O, pięknie. A tą częścią zestawu są zaciski crimp, one są tutaj. I teraz tak, jeżeli chcemy zrobić 360, to wystarczy zwykły krętlik z oczkiem. Jeżeli chcemy zrobić Ronin Riga, to trzeba nam krętlik z oczkiem, ale krętlik musi być przystosowany do szybkozłączki. Nie? Tu mam trzy rodzaje haków, które mogę użyć. Gdybym robił Roniego, użyłbym na pewno tego Krówszank, tego XX, to jest kordy, to jest ten haczyk, to są te haczyki, lub tego Krówszank kordy dwójeczki. On jest trochę słabszy. Ten jest bardzo mocny, on jest bardzo adekwatny do tego materiału. Natomiast ja używam do tego typu materiału, używam Standem Bajca Krówszank XS dwójeczka. Ten haczyk jest najdelikatniejszy i to będzie najsłabsze ogniwo całego zestawu. Sęk w tym, że amur, gdy się złowi, on nie zaczepia się tak lekko jak karp, bo karp zasysa, natomiast amur gryzie, dlatego się robi bardzo blisko haczyka przynętę. Najlepiej, żeby to było coś pływającego lub bardzo mocno zbalansowanego. Gdy on się złapie za wargi, bo on ma bardzo twarde, na te początkowe i się nie przebije, to wtedy ciągnie w tą stronę i duża szansa, duże prawdopodobieństwo jest, że ten haczyk się rozegnie albo pęknie, gdy on przebije mu tą twardą wargę, bo czasami się tak zdarza, to on się łapie dokładnie tu, na tym łebku, na tym kolanku i wtedy haczyk wytrzymuje. Na taki sam hak wyciągnąłem amura 22 kg dzikiego, więc używam tego haka. Cóż, zaczynam robić pierwszą część tego zestawu, którą jest
właśnie przypon główny. O kuźwa, celowałem za pierwszym razem. Dobra. Tutaj daję sobie oczko kółko w dół, czyli przewlekam przez oczko. Ja używam tych krimpów, bo one są bardzo schludne przy tak grubych materiałach. Naprawdę supły są bardzo duże. Czasami wyobraźcie sobie, że te rurki antysplątaniowe po prostu nie chcą przechodzić przez te supły. I oto jest pierwsza sprawa. Crimp toolem zaciskam sobie. Teraz tylko muszę wybrać medium. Muszę dobrze ustawić, żeby ładnie się zgięło. Dlaczego? Zaraz wam powiem, bo ja nasuwam na to dociążenie. Nie używam tych gumek przeznaczonych do ciężarków. Zaraz wam pokażę. Dlatego umiejętnie to zaciskam, żeby tu miał ręce i nogi. Tak. O. Jest pięknie zaciśnięte. Teraz sobie biorę ciężarek. Ten ciężarek można normalnie wcisnąć, bo on ma tu przerwę. Natomiast nie wszystkie chcą przechodzić przez te grube materiały. I ja nasuwam ten ciężarek na crimp toola już zaciśniętego, jeżeli mi wchodzi luźno, a wszedł mi ciężko. Zobaczcie, wszystko jest zasłonięte, ładnie, schludnie, nic nie widać, jak najbardziej. Jeżeli luźno mi nachodzi, używam zacisku tego mniejszego do crimp toola, wtedy ten crimp robi się z jednej strony bardziej płaski i wciągam obciążenie na większy ścisk. Dobra, następną sprawą jaka jest, to trzeba włożyć rurkę. Trzeba najpierw wycelować. U mnie się kłaniają się okulary. Ja tak nie lubię nosić okularów, ale czasami życie nas zmusza do takich rzeczy. O, mamy to. Sztorm nam ktoś zrobił. Teraz następnego crimpa, bo u góry również nie robię węzła, tylko zakładam crimpa. Ja mam już taki jeden zestaw gotowy, dlatego sobie od niego odmierzę odległość, która mi pasuje do piórnika. Słuchajcie, będzie to odległość taka sama. OK, czyli muszę dać crimpa troszkę wyżej. O, cyk. Zaraz będzie jeszcze jedna fajna rzecz, którą ja stosuję. No, w trakcie robienia tego przyponu. Teraz tutaj jest problem, bo nieraz w tych crimpach jeden z tych otworów jest mniejszy. To jest jakoś tak fabrycznie robione, że tak im wychodzi. Dlatego o, crimp toolem łatwo można sobie pomóc, czy tam jakimiś kombinerkami. Przeciągam, zostawiam uszko, takie sobie troszkę, poczekajcie, bo muszę sprawdzić jeszcze raz, czy ja przypadkiem, tak, wyciągnąłem stąd niepotrzebnie, przypadkowo. I teraz, ta reszta, która mi zostaje, to ja obcinam tak, żeby mi została taka końcówka dosyć długa. Cyk, jak chirurg. O tą końcówkę mi chodzi. Teraz sobie na początku zacisnę. Znowu. Ciach. Mam zaciśnięte. Ładnie, równiutko. Ważne jest, żeby dobrze leżało w tej poduszce, tutaj w crimp toolu. Żeby ładnie okrągło się zrobiło. Tutaj nam ten okrągły zacisk, żeby po prostu fajnie nachodziła rurka anti-tangle. Rurka antysplątaniowa. I teraz tak. Zapewne rurka może bardzo łatwo wylecieć. To nam trzyma, jak widzicie, to uszko. Natomiast ja specjalnie zostawiłem sobie tą końcóweczkę, bo ta końcóweczka właśnie blokuje mi, żeby mi gdzieś tam nie spadła ta rurka antysplątaniowa.
Często mi się zdarzyło, może Wam też, że po prostu przygotowałem sobie zestaw końcowy cały, powiedzmy, mam w PV-ce, wywożę, zajeżdżam, a rurka mi po prostu spadła i nie miałem jak jej włożyć, bo nie miałem przy sobie żadnej igły. Dlatego teraz jak jeżdżę, to wożę sobie igłę, ale zostawiam sobie również taki dłuższy ten koniec i po prostu jak przez kilka razy już on tak z boku się ułoży, to wtedy ta rurka nie ma prawa nam spaść, a w momencie, kiedy zakładam, chowam sobie ten materiał do środka i zakładam normalnie na szybko złączkę pach. To jest pierwszy etap, który możemy wykorzystać. To jest pierwsza część tego główna część przyponu, którą mogę wykorzystać na przykład, powiedzmy, do jakiegoś innego zestawu typu łamaniec. Jakbym Wam tutaj zechciał pokazać, to dokładnie tak samo. Zobaczcie, mam tutaj przypon łamany, a ta reszta jest dosłownie taka sama i ja to wszystko sobie wykorzystuję. Przychodzi mi na przykład zmienić haczyk, no to muszę zmieniać całą tą część tutaj, nie, aż do tego krętlika, nie, albo mogę sobie później założyć inny haczyk i zrobić ewentualnie inny przypon. Jeżeli chodzi o 360, to jest bardzo prosty przypon. Wystarczy przełożyć sobie krętlik przez ten tutaj, o. Normalnie haczyk założyć. I teraz bardzo fajna rzecz, którą ja bardzo lubię, to jest rzecz, gdzie trzeba założyć stoperan, znaczy stoper. Niech będzie tak, bo co po niektórzy może na żartach się nie znają. Teraz tak, stoper po to, żeby przyblokować krętlik. Słychać jak trzeszczy, czyli elegancko stoper jest dopasowany do grubości haczyka. Ten stoper właśnie, o, i już jak widzicie, stoperek jest. Pięknie wszystko pracuje. I teraz na haczyk możemy założyć kółeczko, możemy założyć mikrokrętlik, a możemy założyć wkrętkę. Ja założę wkrętkę bardzo dużą i założę tą wkrętkę od razu z krętlikiem. Zobaczcie. To jest taka wkrętka, która ja ją używam do dużych pop-upów, a mam zamiar użyć dużego pop-upa, bo nie mam innych. Wziąłem już ze swojej stajni kule orzecha tygrysiego, które zrobiłem. I to jest popek. On jest o takim samym aromacie, jak zalaną miałem kukurydzę. Więc szykuję sobie pod tego popka zestaw. Cyk. O, tak mniej więcej. Ważne jest, żeby jeszcze troszeczkę, minimalnie, żeby przynęta była jak najbliżej haka. I ten zestaw nam się ułoży mniej więcej tak. Może mi się uda nagrać. No i cóż, nie zostało nic innego, jak wziąć jednego popka z rozmiar 20, czyli jest naprawdę duży. On ma taką wyporność, która nie podniesie tego ciężarka, bo ja już sprawdzałem. Pięknie wchodzi. Cyk. I teraz mam to robione. Zobaczcie. To jest cały zestaw 360. Nie daję tego stoperka tutaj niżej, jak na karpia, tylko wyżej, żeby amurek w razie gdyby pobrał, szybciej się przyczepił, żeby łatwiej mu weszło to w pysk. Amury mają bardzo duże pyski, więc uwierzcie mi, to co mam tutaj na tym haku, to jest dosłownie pikuś. I to jest cały zestaw 360. Słuchajcie, piękna sprawa. Wszystko w temacie. To już ostatnia nocka na tej miejscówce. Zobaczymy, czy coś się wydarzy.
jutro przemieszczam się na następną. Jest sieci. Myk. Któreś mały znowu. Zobacz gnojku. Znowu frutej zrobił robotę. Gdzie są te duże? Zachłębne się robi trochę, kuźwa, bo one normalnie, kuźwa, biorą tak jak płotki, kuźwa, na tej dziczyźnie. Dobrze, dobrze jest. Wszystko jest oznaką tego, że miejscówki są bardzo dobrze wytypowane, słuchajcie. Podpowiem wam tylko, że wziął z tej miejscówki, która była nagrywana przeze mnie pod wodą. Mi z kaszora i uciekł. O ludzie. Dobra. Bawiłem się i wybawiłem. Ale on musi być w szoku teraz. On teraz nie wie, co to się stanęło. Okay. Zobaczcie, co jest przyczyną spinki często. Bo ja już to miałem nie raz i mam znowu. Patrzcie. To jest przyczyna spinki. To działa jak wyhaczacz. Dlatego, że to mi wyhaczyło rybkę. Pięknie. To nie była spinka. Także ja byłem pewien, że on mi spadł, bo one spadają, nie? Ale on normalnie mi zszedł ten baklet. Zszedł mi po żółce do samego dołu, nie? I po prostu wypił rybkę. Tak to wygląda. No. I wypił rybkę. Także wyczepiajcie baklety, chociaż ja tutaj naprawdę byłem pewien, że ten baklet spadł. Ale nic, nie przejmuję się tym zbytnio. Rybka była niewielka, ale była. Nie wiem, czy ją zaliczyć do udanych, czy nie do udanych. Nie będzie sesji. A tak naprawdę przyznam szczerze, że nawet nie chciałem jej wyciągać. Dobra. Szczęśliwy łowca musi zrobić następny zestaw i wywieźć. Ojku, no dobra. Trzymajcie się cieplutko do następnego wejścia. Ale mygła. No i witam z powrotem. Zestaw postawiony. Cyk. Jeszcze taka ciekawostka dla was.
że tutaj, gdzie łowię, jest to miejscówka numer 2 i jest to miejscówka odkryta, czyli otwarta. Ja stoję na otwartej wodzie, brzeg jest prosty. Ryba, która bierze, nie ma za bardzo gdzie uciekać, tylko ucieka na boki. Dlatego te brania są intensywne przez moment, a później są opady, bo ryba ucieka do boku, nie ma innego wyjścia. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że jeżeli chodzi o takie otwarte miejscówki, jest duża, większe prawdopodobieństwo, że ryby się nie przepłoszy, bo ryba przepływa z lewej na prawą stronę wzdłuż brzegu i odwrotnie. Ta ryba ma gdzie się podziać i ona tak się nie płoszy, ta ryba, na tych otwartych miejscówkach, więc jest duże prawdopodobieństwo, że ona po prostu sobie może wrócić. Dlatego też postawiłem zestaw. Gdybym był na miejscówce takiej w zatoczce czy gdzieś, nie stawiał już bym zestawu w nocy, bo wiedziałbym, że to po prostu nie przyniesie żadnego efektu, a wręcz pogorszy sytuację, bo wiadomo, co się dzieje, tak jak po ostatnim razie na miejscówce numer 1. Wypłoszyłem wszystką rybę i nie było brania nawet na drugi dzień. Także tak to wygląda. Tutaj było branie w pierwszy dzień, było branie w drugi dzień, w nocy. Tam były też dwa brania, co prawda, no ale tamto drugie branie było wieczorem, no i noc już była cicha. Tutaj natomiast rybka przepływa sobie i ona będzie tam szukać tego, co jej smakuje, lub tego, co jej zasmakowało. Dobra, tyle na razie. Ja się ewakuuję do środka, inaczej pakuję i idę spać dalej, chrapać. Na razie. Jadę z drugiej strony. No i mamy branie. Jest ryba. Chyba w ciągu stałe. Ucieka w bok. Idzie w bok, bardzo delikatnie na szarpie się. Może być ciekawie. Baklet już jest zdjęty. Słuchajcie, jestem w szoku, co to za sytuacja jest w ogóle. Nie wiem. No, zapięła się. Ciężarek został i kupę zielska. No. Pierwsza niezaliczona ryba, słuchajcie. Zobaczcie. Na skąpiego. Ale branie było fajne. Ale musiała się spiąć w trakcie, bo ja ją czułem, jak ona szła w lewo. Pięknie szła w lewo. I niestety jej nie zapiąłem. Raczej bardzo ostry. Musiała się lekko przypiąć. Naprawdę. Także jest jak jest. Coś wam powiem. Ten zestaw poleci z powrotem jeszcze do godziny 8. Nie będę tutaj już kombinował. Czemu tak się stało, być może. Muszę, wiecie co? Ja sobie wezmę jednak ten zestaw, przepatrzę, a założę i przygotuję sobie drugi. Jednak, jak już ma być, to niech będzie porządnie. Dobra, idę działać, to mi troszkę zejdzie. Tamto emocje były i chciałem wywieźć z powrotem ten sam, ale na szczęście się opanowałem.
Dobra, tym razem baklera nie będę zakładał, nie ma sensu, bo uważam, że dzisiaj jest piątek, a do godziny, której ja będę się stąd wyprowadzał, myślę, że tutaj raczej nikt nie nadjedzie. Ale znalazłem błąd w zestawie, który chcę wam pokazać. Też ku przestrodze. Słuchajcie, także dwie przestrogi mamy tej zasiadki. Bardzo się cieszę z tego tytułu, bo na te przestrogi będziecie później wy uważać. Pamiętajcie, że jeżeli chcemy komuś zwrócić uwagę, to nie warto wytykać błędów, tylko pokazać swoje. Wtedy ten ktoś będzie uważał, żeby takich samych błędów nie popełniać. I ja ten sposób stosuję właśnie tutaj na tych zasiadkach, żeby wam pokazać własne błędy, które wynikają niekoniecznie z tego, że ja po prostu robię to umyślnie, natomiast one wynikają z życia. I teraz tak, przyglądałem się temu kurde przyponowi, mówię, co ja tu zrobiłem nie tak, żeby ta ryba się mocno nie zapięła. Wszystko wygląda pięknie, niby ładnie, okazuje się, że jest jednak różnica. Teraz wam pokażę drugi zestaw, który położę tutaj obok. I nie wiem, czy ktoś z was zwróci uwagę na to, ale żeby długo nie szperać, nie szukać, to ja wam przytoczę to. Musiałbym wyciąć na tych hakach. Ten haczyk pod spodem to jest haczyk numer 4, a ten haczyk, który ja mam w ręku, to jest haczyk numer 2. Ot i cała filozofia. Dlaczego się ta ryba nie przepięła? Przynęty, które zakładam, 20 i pop-up, są przystosowane właśnie do haka numer 2. On ma większy łuk kolankowy i zapina lepiej ryby. Tak właśnie, dlatego ten się nie zapiął. Natomiast haczyk numer 4 jest za mały do tej przynęty i on już tak nie zapiął tej ryby. Widzicie, mamy tutaj ewidentny dowód na to, że bardzo istotną rolę odgrywa to, jaki rozmiar haka dobieramy do przynęty i odwrotnie. Tutaj miałem taki akurat przykład na żywo branie. Rybka była, bo poczułem ją, poszła na lewo, ale po drodze się spięła, bo była gdzieś widocznie leciutko zapięta za wargę. Nie pozwoliło im, przynęta nie pozwoliła jej się zapiąć porządnie za pysk i nastąpiła utrata. Dobrze, że się opanowałem, że nie wywiozłem tego zestawu ponownie, bo wszyscy nauczyliśmy się czegoś dodatkowego, jesteśmy bogaci, także właśnie dlatego warto oglądać zakorpiowanego. Taka sytuacja. No i nastał ten dzień, ale przede wszystkim cześć. Jest piątek, godzina 9, 16 czerwiec 2023 roku. Skończyłem zasiadkę na wybranej miejscówce numer 2. Lecę cały ciąg, czyli zmierzam już za chwilkę na wybraną miejscówkę numer 3. Wystarczy mi tylko podnieść kotwicę, odpalić kobyłę i wio. Słuchajcie, no myślę, że ten materiał, który mi się udało zgromadzić, a jest jego niemalże godzinka, umili wam troszeczkę czas spędzony przed telewizorem czy tam przed ekranem, jak sobie kto tam woli oglądać, że wszystkie te moje błędy, porażki, potyczki, zwycięstwa pomogą wam w przyszłości, żeby też takich błędów nie popełnić, jak ja popełniłem. Słuchajcie, no co bym mógł powiedzieć? Jestem niezmiernie zadowolony, że udało mi się wyholować dwie rybki z dwóch dni. No bo jakby nie było, jest to woda PZW. Objeżdżam to w tą wodę i cykam te rybki dosłownie tak, jakbym był na jakiejś kuźwa, nie wiem, na jakim stawie, a jest to przecież woda, która ma prawie 300 hektarów. No jestem w szoku, że te rybki udaje mi się tak zlokalizować, czyli no nie chcę się tu za bardzo schlebiać, ale jednak doświadczenie robi swoje.
Cóż, ja w każdym bądź razie trzymam się planu. Żal mi troszeczkę odjeżdżać stąd, no bo rybki się jakby nie było rozjechały. Więc gdybym tu posiedział, to przypuszczam, nieźle bym ich tu połowił. Trzymajcie kciuki, żeby do końca tej eskapady wyciągnąć jakąś mamuśkę, bo jestem głodny dużej ryby. Mam taką nadzieję, że coś tam wylezi. Dużymi krokami zbliżają się wakacje. Chcę zdążyć to wszystko ogarnąć przed wakacjami i na pewno zdążę. Natomiast obecnie już jest weekend, no bo to dzisiaj piątek i po południu zjadą się wędkarze, więc tutaj się zrobi szum. Jadę w zatokę, muszę się ustawić konkretnie. Jest to zatoka rozległa, nie jest to mała zatoka, także przypuszczam, że te rybki tam no, też można wypłoszyć. Tu było inaczej, co widzieliście na filmie. Mówiłem o tym. Natomiast tamtą miejscówkę opiszę już Wam, jak będę na miejscu. Słuchajcie, ja życzę Wam miłego oglądania i mam nadzieję, że to Was zachęci do dalszego śledzenia, również subskrybowania kanału. Dawajcie łapę w górę. Ja robię co mogę. Wyobraźcie sobie, że wszystko robię oczywiście na bieżąco za pomocą jednego telefonu. Także naprawdę to jest sztos, co tutaj się wyprawia. Ja na tym pontonie tutaj kurwa siedzę, muszę ładować, tu dzielić, tu nagrywać. Tym samym telefonem nagrywam, tym samym telefonem obrabiam wszystko. Także naprawdę dziwię się, że to wszystko się jakoś składa do kupy. No i jeszcze ten słaby internet tutaj niestety mi troszeczkę przeszkadza, no ale jakoś pomału filmiki wlatują. Ten będzie troszkę dłuższy, więc trzeba będzie na niego dłużej poczekać. Ale mimo wszystko myślę, że miło spędzicie czas razem ze mną, także zapraszam do oglądania następnych filmów i do zobaczenia na następnej miejscówce number 3. Elo, a ja tam z buta wjeżdżam. Siema.